Po śmierci Bolesława Krzywoustego synowie księcia objęli przewidziane dla nich dzielnice. Najstarszy syn, Władysław, mający 23 lata, objął Śląsk wraz z dzielnicą senioralną z Krakowem. 16-letni Bolesław miał rządzić Mazowszem, Mieszko III Wielkopolską, a najmłodszy syn, 8-letni Henryk, miał otrzymać ziemię sandomierską. Wdowa po Krzywoustym, Salomea, otrzymała dożywotnio ziemię łęczycko-sieradzką. Najmłodszy syn, Kazimierz, urodzony prawdopodobnie już po śmierci ojca, nie otrzymał żadnej dzielnicy. Testament Krzywoustego nie uchronił niestety kraju przed walkami wewnętrznymi. Małoletni juniorzy, sterowani najpierw przez matkę, a potem przez możnowładców, zaczęli kwestionować zwierzchnictwo Władysława. W końcu najstarszy z braci podjął próbę przejęcia całkowitej władzy siłą. Wybuchła wojna, w efekcie której juniorzy, mocno wspierani przez możnych, doprowadzili do wypędzenia Władysława z kraju w 1146 roku. Od tego momentu zyskał on przydomek wygnańca. Tron po nim objął kolejny według starszeństwa brat Bolesław, zwany Kędzierzawym. Jego panowanie nie jest kwestionowane przez braci i dopiero po jego śmierci dochodzi do walki o tron. W jej wyniku w 1177 roku przy wsparciu małopolskich możnych władzę przejmuje najmłodszy syn Bolesława Krzywoustego, czyli Kazimierz zwany Sprawiedliwym. W ten sposób otwarcie złamano zasadę senioratu. Od 1180 roku ziemia krakowska stała się dziedzicznym władztwem linii Kazimierza Sprawiedliwego i można ją było od tego momentu dzielić, podobnie jak inne dzielnice. W 1227 roku w Gąsawie odbył się zjazd. Został zwołany przez syna Kazimierza Sprawiedliwego, Leszka Białego. Na obrady zaproszono najważniejszych książąt piastowskich i miano na nim rozstrzygnąć spory, jakie miały miejsce pomiędzy poszczególnymi władcami. W trakcie zjazdu doszło jednak do zbrojnej napaści na dyskutujących książąt i możnych, w efekcie którego zamordowano Leszka Białego. W ten sposób zginął ostatni piastowski książę, który miał przynajmniej teoretyczną i respektowaną przez pozostałych piastów władzę zwierzchnią. Od tego momentu Polska stała się zbiorem samodzielnych i rywalizujących z sobą księstw. Ten okres podziału państwa nazwany został rozbiciem dzielnicowym. Pogłębiające się podziały polityczne pomiędzy poszczególnymi piastami powodowały, że poszczególne księstwa stawały się łatwym łupem dla przeciwników zewnętrznych. W tych okolicznościach zagrożeniem zaczęły być nawet plemiona pogańskich Prusów, którzy zaczęli zagrażać północnemu Mazowszu. Władca tej dzielnicy, Konrad Mazowiecki, zaangażowany w walkę o ziemię krakowską, nie był w stanie skutecznie zabezpieczyć północnej granicy swojego księstwa. W 1226 roku podjął decyzję o sprowadzeniu do Polski zakonu krzyżackiego. Konrad nadał im wlenno ziemię chełmińską z zadaniem obrony Mazowsza i chrystianizacji Prus. Krzyżacy z tego zadania wywiązali się nader sprawnie. Nie tylko powstrzymali najazdy Prusów, ale w kilkadziesiąt lat podbili oraz schrystianizowali ich ziemię, a na nich stworzyli własne państwo. Na jego terenie wkrótce zbudowali system nowoczesnych zamków oraz rozpoczęli akcję kolonizacyjną, co doprowadziło do powstania licznych miast. Państwo zakonu krzyżackiego stało się mocno zmilitaryzowanym oraz dobrze zorganizowanym tworem, który zaczął bardzo szybko zagrażać ziemiom polskim. Ze względów politycznych okres rozbicia dzielnicowego był dla Polski skrajnie niekorzystny. Podzielone i rywalizujące między sobą księstwa niewiele znaczyły na arenie międzynarodowej. Co więcej, stanowiły łakomy kąsek dla agresywnych sąsiadów. Okres ten zakończył się utratą zwierzchnictwa nad Pomorzem Zachodnim, Pomorzem Gdańskim oraz kilku innych przygranicznych terenów. Na północy, na ziemi chełmińskiej oraz podbitych terenach Prusów powstało bardzo niebezpieczne państwo zakonu krzyżackiego. W 1241 roku ziemie polskie stały się obiektem najazdów Mongołów, nazywanych w Europie Tatarami. Stworzyli oni na przestrzeni XIII wieku gigantyczne imperium w Azji. W 1240 roku zakończyli podbój ziem Rusi, zbliżając się do granic księstw piastowskich. Najazd Tatarów na południowe ziemie polskie był konsekwencją sojuszu, jaki książę krakowski Bolesław Wstydliwy zawarł z Węgrami. To właśnie Węgry były głównym celem najazdu, a atak na Polskę miał charakter pomocniczy. Mongołowie chcieli nim powstrzymać Bolesława od udzielenia pomocy Węgrom. W 1241 roku Tatarzy ruszyli na Polskę. Po spustoszeniu Małopolski uderzyli na Śląsk, gdzie czoła pod Legnicą próbowały im stawić oddziały księcia Henryka II Pobożnego.
Bitwa zakończyła się polską klęską i śmiercią Henryka na polu walki. Wraz z nim umarła jedna z szans na wcześniejsze przełamanie rozbicia dzielnicowego. Wkrótce potem Mongołowie opuścili ziemię polskie. Od strony gospodarczej okres rozbicia dzielnicowego był jednak czasem intensywnego rozwoju. Wiek XIII to czas kolonizacji, czyli zakładania nowych wsi. Osadników sprowadzano z zagranicy, głównie z Niemiec. Przynosili oni z sobą nowe sposoby uprawy ziemi, które bardzo szybko przyjęły się na obszarze kraju. Mowa tutaj o trójpolówce. Coraz częściej zaczęły pojawiać się w rolnictwie narzędzia żelazne. W czasach rozbicia rozpoczął się w Polsce również intensywny proces lokacji miast. Najczęściej powstawały one od podstaw lub w pobliżu dawnych osad. Stawały się one centrami handlu, rzemiosła i kultury. Intensywnie rozbudowywano sieć kościołów, przez co pogłębiała się chrystianizacja społeczeństwa.